Drogowskazy. Czas zaczynać drogowskazy. Michał Poklękowski, witam Was i zapraszam na spotkanie z moim dzisiejszym gościem i kolejnym tematem, który przygotowałem. Zachowania agresywne kojarzymy najczęściej z przemocą fizyczną czy wyzwiskami. Nie są one społecznie akceptowane. Większość osób potępia ich wszelkie przejawy, takie jak bicie, szarpanie czy krzyk, ale agresja może przyjmować też formę bierną, z którą spotykamy się najczęściej nieświadomie na co dzień. Okazuje się, że prawienie na przykład nieszczerych komplementów, uporczywe i bezpodstawne milczenie lub ignorowanie drugiej osoby to wcale niedrobne i niegroźne złośliwości, ale dobitne przykłady przemocy emocjonalnej. Czy bycie niemiłym jest na przykład równoznaczne z byciem agresywnym? Jak pasywna agresja wpływa na nasze życie? Jak się przed nią bronić? Jak umiejętnie rozpoznać? Kto i dlaczego ją stosuje? Dziś porozmawiam z moim gościem o przemocy, której nie widać, o przemocy nieoczywistej, takiej trochę zawoalowanej, często bardzo trudnej do uchwycenia, do rozpoznania, tak w związku, jak i w relacji koleżeńskiej wśród znajomych. W studiu ze mną Magdalena Adamowicz, certyfikowany coach oraz trener mentalny, Projektowanie szczęścia. Łatwo można znaleźć ten profil na Facebooku czy na Instagramie, który jest źródłem informacji o toksycznych związkach i przemocy psychicznej obecnej w takich relacjach. Magda pomaga osobom uwikłanym w toksyczne związki odzyskać siebie oraz odbudować swoje życie. Bardzo się cieszę, że kolejny raz widzę Ciebie w studiu Drogowskazów. Ja również się cieszę i bardzo dziękuję za zaproszenie. Kiedyś ja Wam tylko powiem, że kiedyś z Magdą w studiu rozmawiałem o życiu pod jednym dachem z narcyzem. Podcast z tej właśnie edycji Drogowskazów cieszy się ogromnym zainteresowaniem, za co bardzo razem z Magdą dziękujemy. Łatwo można go znaleźć na YouTubie czy na Spotify. Jeśli ktoś ma potrzebę, oczywiście to zapraszamy tam w każdej chwili. Dziś już temat inny, choć kto był albo jest w związku z osobą o narcystycznej osobowości, zapewne nieraz zetknął się z taką czy inną przemocą, także tą nieoczywistą i na pierwszy rzut oka niewidoczną. To może zacznijmy, Magdo, od początku. Przemoc nieoczywista, przemoc, której nie widać albo którą trudno rozpoznać na pierwszy rzut oka, to jakie zachowania mieszczą się właśnie w jej definicji? Przypuszczam, że ta lista jest bardzo długa. Tak, w ogóle bardzo cieszę się, że poruszamy tą kwestię przemocy psychicznej, czyli takiej właśnie przemocy nieoczywistej, ukrytej, dlatego, że jest to przemoc, która jest wszechobecna i niestety myślę, że bardzo wiele osób się z nią styka i nawet nie ma pojęcia, że tak jest. No właśnie wynika to z tego, że nie jesteśmy w stanie jej rozpoznać i często uchwycić, tak jak w przypadku przemocy fizycznej, gdzie mamy jednak jasne dowody różnych nadużyć w postaci siniaków, złamań, po prostu fizycznego bólu, który nas dotyka. Ból emocjonalny jest trudniej zidentyfikować i też znaleźć jego źródło. Jeśli chodzi o to, co możemy zakwalifikować do takich zachowań podlegających pod przemoc psychiczną, to będą to zachowania typu na przykład nadmierne kontrolowanie drugiej osoby, może to być izolowanie, czyli odcinanie od przyjaciół. Od pieniędzy. Też pozbawianie możliwości podjęcia pracy, dokładnie, zarabiania też. Może też być to chorobliwa zazdrość, która objawi się takimi, no nawet urojeniami bym powiedziała, czyli taki na przykład partner, czy mąż, albo też kobieta, bo też znowu może to być przemocowa, też może być kobieta. Taka osoba, która stosuje przemoc, będzie nas ciągle oskarżać o niewierność, tylko że to będą takie bardzo wymyślone formy, czyli to nie jest tak, że ta osoba... Nie mające podstaw też, tak? Dokładnie. Nie poparte dowodami żadnymi. I tutaj może nas oskarżać o romans, nie wiem, z panem z Żabki, może nie powinna mówić nazwy, ze sklepu, już nie mówiąc o jak gdyby bliższych znajomościach, ale naprawdę to są totalnie po prostu wymyślone historie. I co byśmy nie zrobili, na kogo nie spojrzeli, to się okazuje, że zawsze szukamy powodu do romansu według tej osoby. Będą to też formy takie bardziej agresji słownej, tak? Oczywiście krzyk, upokarzanie, dominowanie nad drugą osobą, czy nie pozwalanie jej dojść do słowa, do głosu, podejmować żadnych decyzji. Tych form może być wiele tak naprawdę. Jak mówi definicja, Magdo, przemoc psychiczna to systematyczne znęcanie się nad kimś w sposób nie mający charakteru działań fizycznych. Obejmuje szereg zachowań, które mają na celu emocjonalne zranienie drugiej osoby, osłabienie jej pewności siebie, uwłaczenie jej godności, czy przejęcie nad nią kontroli. Która z form z wymienionych przez Ciebie na początku jest najbardziej destrukcyjna według Ciebie, tak? Przed którą najtrudniej się obronić i z którą najczęściej spotykają się osoby, którym na co dzień pomagasz? Myślę, że ciężko tak jednoznacznie powiedzieć. No to powiedzmy dwie, trzy może. Która będzie najtrudniejsza? Znaczy zawsze najtrudniejsza będzie ta, która jest ukryta, bo przemoc psychiczna może być jawna i może być ukryta.
ukryta. Mhm. Jawna, no to na przykład ktoś po prostu przychodzi i wprost nas wyzywa, ubliża, poniża, czyli na przykład wykorzystuje jakieś informacje, które mu przekazaliśmy w tajemnicy i używa ich przeciwko nam. Ale może być też przemoc ukryta i tutaj na przykład będzie nastawianie ludzi przeciwko nam. Coś, o czym my zupełnie nie wiemy, ale stopniowo ludzie się od nas odwracają, bo taka osoba szerzy nieprawdziwe informacje na nasz temat. Czyli tak naprawdę uderza to w naszą taką podstawową potrzebę przynależności, bo nagle tracimy. Nie mamy szansy się też skonfrontować potem dokładnie z tymi osobami, tak? Nie wiemy, co się dzieje. Takie niewerbalne formy, typu właśnie takie ciche dni. Karanie ciszą, tak, trochę? Tak, dokładnie. Mhm. I tylko tutaj bardzo ważne jest, żeby też zaznaczyć, czym to karanie ciszą jest, bo mam wrażenie, że wiele osób to myli. I to też nie jest tak, że to jest coś złego, gdy ktoś odsuwa się od nas i milczy, pod warunkiem, że to jest w takim bezpiecznym, powiedzmy, no zapewni nam poczucie bezpieczeństwa. I co to znaczy? Czyli na przykład w konflikcie możemy mieć ochotę odsunąć się od kogoś, bo po prostu chcemy ochłonąć. Czasami nie chcemy powiedzieć czegoś za dużo, albo czasami czujemy się zranieni i wtedy się wycofujemy. Jednak fajnie, gdy uda nam się uprzedzić partnera, że wiesz, ja potrzebuję teraz chwili i wrócę do tej rozmowy, ale nie teraz. Ale nawet jeśli ktoś nie uprzedzi, to jednak czujemy, że to jest takie chwilowe. Natomiast karanie ciszą jest takim specyficznym rodzajem odrzucenia, odtrącenia emocjonalnego. Właściwie taka osoba nagle urywa wszelki kontakt z nami, wycofuje się z jakichkolwiek interakcji, traktuje nas jak powietrze. I chyba takie najbardziej specyficzne jest to, że my się czujemy jak obcy człowiek, jak wróg. To nie jest tylko to, że z nami nie rozmawia. Ona nas ostentacyjnie ignoruje. Mhm. Może rozmawiać z kimś innym, a gdy my zadamy pytanie, to po prostu jakbyśmy nie istnieli. I to jest takie bolesne i raniące i właściwie to trwa tak długo, aż ta osoba uzyska od nas to, czego potrzebuje, tak? Więc generalnie tu chodzi o kontrolę. Więc tak jak mówię, najbardziej chyba bolesne są te formy, które są takie bardzo ukryte, dlatego że my nie umiemy tego rozpoznać, więc też nie możemy się przed tym bronić. Tak jest. Właśnie przerwanie pasma przemocy psychicznej jest jednak możliwe. W sieci czytam, Magdo, że pierwsze kroki obejmują uświadomienie sobie, że to, czego doświadczasz, jest przemocą. Zrozumienie, że to nie twoja wina i uznanie, że zachowanie krzywdziciela, za jego zachowanie odpowiada on sam. W jaki sposób właśnie dojść do takiej oceny sytuacji? Czy ofiara da radę zrobić to samodzielnie, czy jednak nie obędzie się bez wsparcia z zewnątrz, z fachową pomocą włącznie, na przykład twoją, Magdo? Myślę, że tak, że jak gdyby te kroki, które opisałeś, jak najbardziej są trafne. To jest tak, że bardzo często nie zdajemy sobie sprawy, że jesteśmy poddawani przemocy, szczególnie właśnie tej psychicznej, bo ona potrafi być bardzo ukryta i właśnie w białych rękawiczkach. Więc faktycznie rozpoznanie, co jest przemocą i nazywanie rzeczy po imieniu jest kluczowe. Jak do tego dojść? No mam nadzieję, że pod wpływem naszej audycji część osób może rozpoznać takie zachowania swojego partnera albo swoje własne i rozpoznać to jako przemoc, ale też jest na szczęście dużo informacji w internecie, więc coraz więcej osób trafia na te informacje zupełnym przypadkiem i to im otwiera oczy. Jednak często to nie wystarczy. To znaczy, fajnie jednak mieć kogoś, kto nas utwierdzi, urealni w naszym doświadczeniu, dlatego że gdy jesteśmy ofiarą przemocy psychicznej, to najczęściej podważamy swoje własne odczucia. To znaczy, to wynika też ze specyfiki przemocy. Tak naprawdę sprawca podważa to, co czujemy, to, co myślimy. Cały czas też poprzez kolejne manipulacje, między innymi gaslighting, wmawiając nam, że to, co czujemy, jest niewłaściwe, to, co nam się wydaje, że się wydarzyło, się nie wydarza, wpędza ofiarę w poczucie winy. Tak więc bardzo ciężko jest samemu zobaczyć, co jest prawdą, a co jest kłamstwem. Jednak myślę, że jednak potrzebne jest takie utwierdzenie osoby, no najlepiej terapeuty, prawda? Osoby, która jednak pracuje w tym obszarze i zna się na tym, która nam pomoże właściwie odczytać, tak? To, co się dzieje dokładnie, wokół nas. Bo ofiara sama w sobie często nie wie, co jest prawdą. Może ja jestem winna, może gdybym ja była inna, faktycznie, ale wiesz, no to ja sprowokowałam, no bo jak gdyby sprawca tak przedstawia te zdarzenia, że to jest twoja wina, gdybyś ty była inna, to byłoby inaczej. Tak więc myślę, że bardzo ważna jest jednak taka pomoc zewnętrzna. Mhm. Ofiary przemocy psychicznej mogą zmagać się z lękiem, z depresją, z innymi objawami fizycznymi. Mogą mieć zaburzoną samoocenę, trudności z koncentracją lub też z podejmowaniem odpowiednich decyzji. Magdo, co najczęściej mówią osoby, którym pomagasz? O jakich reakcjach duszy i ciała? Tak, zdecydowanie przemoc psychiczna działa wyniszczająco na zarówno na psychikę, jak i na ciało. Zresztą już wiemy w tej chwili, że jedno z drugim jest nierozłącznie związane i emocje wpływają na nasze
na nasz stan fizyczny. Jak najbardziej, na początku często to jest tak, że to jest uczucie niepokoju, może być rozstrój żołądka, może być pocenie się dłoni, mogą być po prostu takie niespokojne myśli przed spotkaniem z taką osobą. Trudności z zaśnięciem, bóle głowy, pewnie lista jest długa. Tak, bóle pleców nawet mogą wynikać spięcie z tego. Po prostu tak, takie. Spięcie całego ciała. Jednak im dłużej się jest w takiej relacji, to tych symptomów przybywa. Mogą się pojawić ataki paniki, można jak gdyby, no tak jak powiedziałeś, depresja, myśli samobójcze, myśli rezygnacyjne, uczucie ucisku w klatce piersiowej, problemy z jelitami. Potem przechodzi to już w takie bardziej faktycznie choroby typu stwardnienie rozsiane, które jest też mocno, jak gdyby zaczyna być coraz więcej badań, które dowodzą, że może mieć związek jako Jasne. Jedna z przyczyn z problemami w relacjach. Ostatnio miałam też taką ciekawą sytuację i też to zwróciło moją uwagę, że miałam 3 osoby, klientki, które opowiadały gdzieś tam o swoich, o ojcach akurat w tym wypadku, mężczyznach doświadczających przemocy ze strony kobiet i 3 zupełnie inne osoby, jak gdyby w bardzo bliskim czasie i ci ojcowie wszyscy zachorowali na Parkinsona, wyobraź sobie. I to też jak gdyby aż musiałam sprawdzić, jaki jest związek. Okazuje się, że też może być związek ze stresem emocjonalnym, który oczywiście w takich relacjach jest obecny. Mhm. Internauci, tu głównie internautki, Magdo, często pytają, czy po uwolnieniu się z przemocowej relacji, takiego związku, można od razu szukać nowego partnera, trochę na zasadzie plastra na gorącą ranę, prawda? Czy jednak po tak bolesnych doświadczeniach trzeba dać sobie czas, by dojść do pionu? Co byś tutaj fachowo zaleciła? Jak skutecznie otrząsnąć się, wiesz, z tych przykrych takich właśnie, czy też nawet dramatycznych przeżyć, żeby nie zabierać ze sobą tej całej traumy, tego bagażu, tych przykrych doświadczeń do kolejnego związku? Mm-hmm. Znaczy tak, z moich doświadczeń to raczej osoby, które doświadczyły przemocy, tak w większości, jak już zdają sobie sprawę, czego doświadczyły, to nie są skłonne wchodzić w kolejne relacje. Zazwyczaj jednak ten uraz, ta trauma jest tak duża, że na samą myśl, że miałyby tworzyć kolejny związek, to w ogóle nawet nie ma mowy. Boją się, jest dużo lęku, jest lęk przed kolejnym zranieniem, a przed poznaniem kolejnej takiej osoby. Często jest tak, że jest hiperczujność, aktywność, czyli każdy się nam wydaje być osobą przemocową. Tak, podejrzany. To też jest, myślę, że naturalne po przemocy. Jednak warto jednak poddać się temu procesowi leczenia, uzdrowienia, zrozumienia, czego się doświadczyło, przepracowania tych emocji, ale też przede wszystkim zrozumienia, dlaczego ja weszłam w taką relację, przepraszam, bo to też z czegoś wynika i jeżeli my nie zrozumiemy, co jest źródłem problemu, a to zazwyczaj źródło leży w dzieciństwie i w relacji z rodzicami, różnymi zaniedbaniami z ich strony, to bardzo duże ryzyko, że wejdziemy ponownie w taką samą relację. Więc oczywiście są osoby, które wchodzą w kolejne związki, bo nie potrafią być same i ten ból jest zbyt duży. Jednak myślę, że jeżeli nie zrozumiemy, co naprawdę nami kieruje, to znowu to nieuświadomione będzie nami kierować dalej. A dlaczego tak jest, Magdo, że ofiara przemocy psychicznej, tej mniej widocznej, mniej oczywistej, tak często zmaga się nie tyle ze swoim oprawcą, czy też oprawczynią, co na dokładkę jeszcze z ogromnym poczuciem wstydu. Nawet czasem bierze winę na siebie za to, jak jest traktowana, traktowany, nierzadko usprawiedliwia nawet swojego prześladowczynię. Dlaczego tak to się dzieje? Wiesz, z tym wstydem jest tak, że tak naprawdę ten wstyd, ofiara, taki toksyczny wstyd, wnosi już do relacji, często zanim ta relacja powstanie. To znaczy, taki toksyczny wstyd, który nabywa się właśnie w wyniku różnych zaniedbań i przemocy w dzieciństwie, sprawia, że czujemy się tacy gorsi, niewystarczająco dobrzy i często szukamy kogoś, kto sprawi, że poczujemy się lepsi, bardziej wartościowi, kto nam da poczucie bezpieczeństwa i często właśnie trafiamy na osoby przemocowe wtedy, które wykorzystują naszą słabość. Co ciekawe, osoby przemocowe też niosą w sobie taki toksyczny wstyd. Ogólnie wstyd jest taką emocją, która przesiąka przemocowe relacje. Na domiar tego wszystkiego dochodzi taki wstyd ofiary związany ze stygmatyzacją, z tym poczuciem, że gdzieś otoczenie nie akceptuje tej sytuacji, albo otoczenie może nam powiedzieć, że ja już dawno bym odeszła, gdyby mnie ktoś traktował, jak ty możesz to znosić. Czyli niezrozumienie tego, w czym tkwi ofiara i z czym się mierzy, więc ona się też czuje gorsza, no bo skoro wszyscy mówią, że już dawno by odeszli, a ja nie potrafię odejść, to coś ze mną jest nie tak, więc ten wstyd się nasila. Jest też ukrywanie tego, więc wstyd sprawia, że chcemy zniknąć, chcemy zostać z tym sam, jak gdyby boimy się odtrącenia, więc nie mówimy o tym, bo nas źle ocenią, ale tak naprawdę się izolujemy, a na tym znowu bazuje przemoc, no bo właśnie jak im bardziej... Żeruje nasz oprawca, tak? Tak, jak nie mamy wsparcia, to jest nam jeszcze trudniej. Natomiast jeszcze tylko dodam, że to nie jest coś, czego się powinna wstydzić ofiara i warto z tym pracować, otworzyć się, szukać pomocy, dlatego że
to nie jest nasza wina, że ktoś stosuje wobec nas przemoc. To jest problem osoby, która ją stosuje. Mm, to może też być ważne pytanie w kontekście naszego dzisiejszego spotkania. A czy w równym stopniu wszyscy jesteśmy podatni na przemoc psychiczną, werbalną i niewerbalną? Czy jednak pewne cechy osobowości, Magdowicz, sprawiają, że jesteśmy na nią bardziej odporni od innych albo bardziej podatni właśnie? Mm-hmm. Znaczy tak, no badania dowodzą, że w większości jednak jest większe prawdopodobieństwo doświadczenia przemocy w bliskich relacjach w życiu dorosłym, jeżeli doświadczyliśmy przemocy w dzieciństwie. Przemocy, może to być przemoc fizyczna, psychiczna, czyli właśnie jakieś wyzwiska, agresja słowna, właśnie to karanie ciszą, albo przemocy seksualnej, też jak gdyby wobec dziecka, ale też, co jest ważne, zaniedbanie dziecka, zaniedbanie emocjonalne, czyli nieodpowiadanie na jego potrzeby emocjonalne, niereagowanie na potrzeby emocjonalne dziecka, działa podobnie jak stosowanie wobec niego przemocy fizycznej, czyli też predysponuje nas do tego, żeby potem wejść w relacje z osobą przemocową w życiu dorosłym. I tu trochę się odzywa tak zwany przymus powtarzania, o którym mówił Freud, który mówi o tym, że powtarzamy to, co znamy, to, co już gdzieś jak gdyby spotkało nas w dzieciństwie. Więc to jest tak, że jeżeli doświadczyliśmy przemocy, łatwiej wejdziemy w taką relację i będziemy tolerować tą przemoc, bo będzie to nam znane. Też często taka osoba nie ma granic, bo te granice naruszane były już w dzieciństwie. Taka osoba została trochę tak jakby nauczona tego, że nie ma prawa do tych granic, bo rodzic tego nie szanował. Więc oczywiście to jest coś, co nas bardziej predysponuje, jednak każdy może doświadczyć przemocy psychicznej w swoim życiu i naprawdę też osoby, wydawałoby się, zdrowe, w takim sensie, że z pełnych rodzin, gdzie nie było żadnych nadużyć, nie było żadnych dysfunkcji większych, też zdarza się, że są ofiarami przemocy. Oczywiście, jeżeli mamy zdrowe, silne granice, to się łatwiej przed tym obronimy. Przemoc psychiczna jest najczęstszą formą przemocy w związku, w relacji, ale bywa bardzo trudna do udowodnienia, o czym już zaczęłaś mówić na początku pierwszej części naszego spotkania, naszej rozmowy, Magdo. Właśnie dlaczego? Bo nie zostawia śladów widocznych na pierwszy rzut oka, na przykład siniaków, gdybyśmy mogli to jeszcze raz wypunktować na koniec. Zdecydowanie tak. Przede wszystkim my nie mamy się czego uchwycić. Ciężko jest udowodnić słowa, ciężko jest wykazać to, że jak my się czujemy, jak możemy komuś opisać to, jak się czujemy przy drugiej osobie. Jak ktoś może to podważyć i powiedzieć, no to jest tylko twoje jakieś uczucie, ale to w ogóle, no nie da się tego namacalnie złapać. Co więcej, sprawcy manipulują bardzo sprytnie, czyli podważają nawet, kwestionują nasze uczucia, wmawiają nam rzeczy, które są nieprawdziwe. Bardzo często taki sprawca przemocy potrafi na zewnątrz być najbardziej, nie wiem, czułym, kochającym, troskliwym mężem, by się wydawało, sprawia wrażenie takiego naprawdę ciepłego człowieka, czy troszczącego się o żonę, a w domu traktuje ją zupełnie inaczej. Może tak być, że taka osoba na przykład ma, wydaje się, że jest dobrym kolegą, bo pomaga swoim wszystkim znajomym, a gdy żona o cokolwiek go poprosi, to zupełnie jest, nie może uzyskać tego. I to też taka bierność, taka prokrastynacja, niespełnianie jakichś próśb, też jest formą przemocy, jeżeli to jest przewlekłe. Potem taka ofiara na przykład spotyka się z tym, że i tak nikt mi nie uwierzy. W sumie na zewnątrz to wydaje się, że jest wszystko dobrze, a w domu jest inaczej, więc ona sama nawet wątpi w to, jak odbiera rzeczywistość, no bo jeżeli ja widzę, że on jest dobry dla wszystkich wokół, a tu ze mną jest problem, no to może we mnie jest faktycznie problem. Szczególnie, że sprawca przemocy i tak to podkreśla i zawsze obarcza winą ofiarę. Przemoc fizyczna najczęściej kojarzy się z patologią, że dotyka wyłącznie osoby z patologicznego środowiska, podczas gdy większość zgodzi się, że przemoc psychiczna, werbalna, niewerbalna, ta nieoczywista, niewidzialna, dotyka wszystkich bez względu na kulturę, rasę, płeć, poziom wykształcenia czy wykonywany zawód. Dotyczy między innymi związków czy zwykłych relacji koleżeńskich. Dziś mój gość fachowo podpowiada, jak taką pomoc rozpoznać, jak się jej nie dać, jak otrząsnąć z traum, jakie ona powoduje. W studiu ze mną Magdalena Adamowicz, certyfikowany coach oraz trener mentalny, założycielka Projektowanie Szczęścia, które jest źródłem informacji o toksycznych związkach i przemocy psychicznej obecnej w takich relacjach. Magda pomaga osobom uwikłanym w toksyczne związki odzyskać siebie oraz odbudować swoje życie. Magdo, w drugiej części drogowskazów porozmawiamy proszę więcej o tym, dlaczego osoby zdawałyby się zaradne życiowo, świetnie wykształcone, inteligentne, także zaskakująco często padają ofiarą przemocy psychicznej ze strony na przykład partnera albo partnerki i dlaczego przemocowcami tak często są osoby ze świetną opinią w otoczeniu, wykonujące zawody zaufania społecznego, na przykład piastujące prestiżowo odpowiedzialne stanowiska, okej? Okay? Jasne. Próbujemy? Dobrze. Myślę, że to może być ciekawy wątek. Michał Poklękowski, drogowskazy. Wracają już za chwilę. Zapraszamy razem z Magdą Adamowicz. Drogowskazy. Rozmowy o życiu.
I wracają drogowskazy, Michał Poklękowski, zapraszam. Z przejawami przemocy emocjonalnej stykamy się zarówno ze strony osób nam bliskich, jak i tych, z którymi nie łączy nas kompletnie nic, poza przypadkowym spotkaniem w autobusie, metrze, na ulicy czy w sklepie. Milczenie oraz ignorowanie jest powszechnym zjawiskiem w rodzinach czy związkach. Dziecko udaje na przykład, że nie słyszy poleceń rodzica i odkłada w nieskończoność sprzątnięcie biurka, a partner albo partnerka jako swego rodzaju karę stosuje tak zwane ciche dni albo fochy. W pracy może to być na przykład celowe nieprzekazanie ważnej wiadomości służbowej, niezaproszenie na imprezę integracyjną, czy kopanie pod kimś dołków, albo no, po prostu obgadywanie, albo podważanie kompetencji lub wyśmiewanie przy świadkach. Lista jest bardzo długa. Dziś w programie z moim gościem rozmawiam o przemocy trudno dostrzegalnej, trudnej do rozpoznania, czasem wręcz niewidocznej, a i tak pozostawiającej głębokie rany na psychice. Jak ją rozpoznać, na przykład w związku, w rodzinie, jak się przed nią bronić? W studiu ze mną i z wami Magdalena Adamowicz, certyfikowany coach oraz trener mentalny, założyciel Projektowanie Szczęścia. Łatwo ten profil znajdziecie na Facebooku lub Instagramie, który jest źródłem informacji o toksycznych związkach i przemocy psychicznej obecnej w takich właśnie relacjach. Magda pomaga na co dzień osobom uwikłanym w toksyczne związki odzyskać siebie oraz odbudować swoje życie. Witaj, Magdo, po raz drugi. Witam. Kiedy umawialiśmy się na dzisiejszą rozmowę w studiu, powiedziałaś mi przez telefon, że przemocowy może być wysoko usytuowany na społecznej drabinie lekarz, adwokat, sędzia, prokurator, pułkownik wojska, nauczyciel. Jak często w swojej praktyce zawodowej, Magdo, spotkałaś się z historiami krzywdzonych kobiet, czy też mężczyzn, tak, których oprawcy pochodzili z tak zwanych dobrych domów, mieli świetne wykształcenie, szanowaną, eksponowaną jakąś pozycję społeczną, i czy sędzia lub policjant, który stosuje przemoc psychiczną wobec swojej partnerki, partnera, czy swoich dzieci, robi to jakoś inaczej niż ktoś z niższego szczebla tej społecznej drabiny, czy zakłada białe rękawiczki, przez co trudniej zdemaskować właśnie jego toksyczne, takie krzywdzące postępowanie? Przemoc zazwyczaj ma swoje źródło w dzieciństwie i w doświadczaniu przemocy w dzieciństwie ogólnie jest też poniekąd zachowaniem nabytym. Czyli jeżeli dziecko doświadcza przemocy, też się jej uczy. Oczywiście też przemoc generuje ten toksyczny wstyd, o którym już wcześniej mówiłam, który później taka osoba niesie ze sobą nieświadomie w życiu dorosłym. A to też sprawia, że chce się tego uczucia pozbyć. I to jest tak, że najlepiej się może pozbyć poprzez właśnie sprawowanie władzy i kontroli nad kimś innym. Czyli jeżeli ja byłam bezbronnym dzieckiem i byłem upokarzany, to często jest tak u mężczyzn, że gdzieś na przykład ojciec jest agresywny i upokarza swojego syna, wyśmiewa, stosuje przemoc fizyczną i psychiczną, to później takie dziecko zaniedbane, upokorzone wyrośnie też często na dorosłego, który robi dokładnie to samo, żeby pozbyć się tych negatywnych emocji, które miał wtedy, ale też żeby sobie poradzić swoją tą bezsilnością dziecięcą, czyli teraz ja poczuję, że mam moc, że coś znaczy, że jestem ważny. Dlatego tutaj jak gdyby często mogą to być, to nie muszą być osoby, wydawałoby się, że tylko z takiej patologii. Na przykład Tak, ale to mogą być z tak zwanych dobrych domów, ale gdzieś, gdzie była taka musztra, gdzie była dominacja, gdzie pozornie wszystko jest w porządku, ale tak naprawdę... Gdzie nie było ciepła, więzi. Tak? Nie było w ogóle szacunku dla emocji i potrzeb, tak? Gdzie ktoś sprawował właśnie władzę i kontrolę. I to się przenosi. I to właśnie zauważam, gdy przychodzą do mnie klientki i tak patrzymy, jak wyglądało to wstecz. To jest naprawdę taka cała długa linia, że gdzieś był taki dziadek, pradziadek i tak dalej, a kobiety na przykład w tej sytuacji były uległe. I to jest taki bardzo, no taki stały wzorzec, bym powiedziała. Więc jak najbardziej takie osoby też stosują przemoc. Co ciekawe, takie osoby często nie mają skrupułów empatii, więc osiągają bardzo dużo w życiu, bo nic ich nie hamuje. Tak więc jak najbardziej może to być osoba, która wydaje się, że dużo osiągnęła i wiele znaczy, ale to też było kosztem czegoś. A czym się różni, pytałeś? To będzie bardziej finezyjna może jest ta przemoc. Może to niewłaściwe słowo, ale... Oczywiście też bywa różnie, ale często jest bardziej ukryta. Czyli to będzie na przykład właśnie ten gaslighting, czyli wmawianie komuś czegoś, co nie miało miejsca. Mówienie drugiej osobie, że to, jak pamięta daną sytuację, było zupełnie inaczej. Ale przedstawianie tego z taką pewnością siebie, że naprawdę zaczynasz wątpić, czy to, jak ty zapamiętałeś daną sytuację, no to czy faktycznie tak było. Będzie to ta bierna agresja, czyli na przykład lekceważenie jakichś próśb, odwlekanie różnych rzeczy. Przykładowo żona może prosić męża, żeby coś, nie wiem, skosił trawnik i on mówi w sobotę, dobra, w sobotę. Mija sobota, znowu w kolejną sobotę i to trwa, tak? I na przykład mija ileś tam tygodni, miesięcy i ten trawnik nie jest skoszony, więc przykładowo ta żona w końcu się weźmie za koszenie, no to wtedy taki mąż wybuchnie, przecież ci mówiłem i w ogóle i wybucha agresją na nią, wmawiając jej, że ona ma na przykład problem z jakąś
nad kontrolą. I wtedy taka ofiara może myśleć, że faktycznie, no bo no to tylko niby trawnik, tylko że na przykład prosiła o to od wielu miesięcy, ale to też jest tak naprawdę forma przemocy. Tak więc może być to bardziej ukryte, ale też myślę, że to zależy od osoby. Mhm. Ofiarą przemocy psychicznej, często wieloletniej ze strony partnera, może być na przykład wykształcona, osiągająca sukcesy zawodowe pani mecenas, lekarka, nauczycielka, bizneswoman, kobiety przebojowe, odważne w życiu zawodowym, na zewnątrz rodziny, a wewnątrz w niej sprowadzane do roli ofiary toksycznego, przemocowego męża na przykład. Dlaczego mając takie zaplecze intelektualne, Magdo, nie są w stanie skutecznie bronić się, przeciwstawić przemocy psychicznej, o czym zresztą czytamy w książce pod tytułem Dlaczego czuję się nieszczęśliwa, skoro on jest taki wspaniały? Tak, właśnie to jest taki ciekawy przypadek. Wydawałoby się, że właśnie taka pani mecenas, czy pani lekarz, która osiągnęła wiele, jest inteligentna, wykształcona, to może być ofiarą przemocy domowej i powiem szczerze, z tym się naprawdę często spotykam. Nawet kiedyś sama byłam u takiej pani doktor, która gdzieś tam w jakiejś rozmowie przyznała mi się, że przez lata była poddawana przemocy. Ciekawe, że może też psychiatra, psychoterapeuta i psycholog paść ofiarą przemocy, czyli osoba wydawałoby się z tą wiedzą kompetentna w tym zakresie. Dlaczego tak jest? A to dlatego, że jeżeli mamy swoje właśnie zranienia z dzieciństwa, czyli traumy, to one jednak będą się w nas odzywały. I często tak jakby te traumy są silniejsze niż nasz poziom wykształcenia. I może być tak, że po prostu będziemy właśnie szukać tego poczucia bezpieczeństwa, miłości. Jeżeli był brak miłości, było zaniedbanie w dzieciństwie, to będziemy tego szukać i jeżeli trafimy na osobę przemocową, która, uwaga, na początku nie jest przemocowa, to też ważne, żeby zauważyć. Zazwyczaj taki sprawca przemocy okazuje bardzo dużo czułości, bardzo dużo uwagi, zalewa miłością, wręcz ją bombarduje, non-stop chce z nami przebywać, wynosi nas na piedestał, więc jeżeli mamy taki w sobie głód miłości, bo ta potrzeba miłości nie była zaspokojona w dzieciństwie, to gdy trafimy na taką osobę, to nam się wydaje, że wreszcie, jak gdyby wreszcie się czujemy nasyceni, zauważeni i ważni i to bardzo dobrze smakuje. Natomiast ta przemoc zazwyczaj zaczyna się pojawiać później, gdy my już jesteśmy zaangażowani emocjonalnie i wtedy jest ciężko z tego wyjść. Tak więc często jest tak, że jednak te zranienia się odzywają i warunkują nas do tego, żeby wybrać taką osobę, ale też oczywiście nie wszyscy wiedzą, czym jest przemoc psychiczna, więc możemy być w tej relacji i ktoś nam cały czas nami manipuluje, mąci i my już nie wiemy, czy to my coś źle robimy, czy jednak zasługujemy na takie traktowanie, czy to jest właściwe, niewłaściwe. Ciężko to poznać wtedy. Eksperci przekonują, że nie każda uszczypliwość, czy bycie niesympatycznym, to od razu taka bierna agresja. Jesteśmy tylko ludźmi i zdarza nam się mieć gorszy humor, tak? Albo po prostu kiepski dzień, co nieumyślnie, nieintencjonalnie przejawiamy w naszych gestach czy słowach. Zdarza nam się niefajnie wobec kogoś zachować, także w związku, w relacji. Jednak jak czytam, Magdo, osoba, która nie ma problemu z przemocą psychiczną, zreflektuje się, przeprosi, postara się więcej słowem czy gestem nie krzywdzić. Czy tak to właśnie wygląda? I jak długo ofiara takiej przemocy może przyjmować przeprosiny, wiesz, i wybaczać? Kiedy powinna zapalić się ta czerwona lampka przysłowiowa, że już koniec, wystarczy? Wiesz, z przemocą psychiczną jest tak, że właśnie zazwyczaj sprawca przemocy nie przyznaje się do winy i nie przyznaje się do przemocy. Zazwyczaj obarcza winą o wszystkie problemy i nieszczęścia w relacji tą drugą stronę. I tutaj jak gdyby na tym chyba polega cały problem. No i tak w przypadku przemocy fizycznej, to często jest tak, że ta przemoc występuje w takich cyklach, że faktycznie sprawca przemocy przeprasza, kaja się, obiecuje zmianę, powraca. W przypadku przemocy psychicznej niestety raczej jest tak, że do niej dochodzi częściej, więcej i rzadko jest tak, żeby ten sprawca przepraszał, chyba że my już naprawdę stawiamy granice i chcemy odejść, to wtedy być może się trochę zreflektuje. Natomiast ja zawsze mówię, że jak gdyby, żeby cokolwiek się zmieniło, to ta osoba musi po pierwsze dać uznanie temu, że stosuje przemoc. Musi się przyznać, że stosuje przemoc i zacząć pracę nad tym. Natomiast jeżeli to jest tylko tak, że nie wiem, przeprasza, ale tam nie ma jakiejś refleksji albo przyznania się, czyli na przykład przepraszam, ale to twoja wina, czyli to żadne przeprosiny, to nic się nie zmieni. Więc myślę, że wtedy trzeba dobrze zastanowić się, jak ta przemoc na mnie wpływa, co mi to robi, zobaczyć, jak często te cykle się powtarzają, jak ja się czuję w tej relacji i sobie powiedzieć w pewnym momencie dość, jeżeli widzę, że nie ma tu perspektywy na uznanie przemocy i na zmianę. W sieci czytam, Magdo, że u podłoża biernej agresji i przemocy psychicznej leży złość, która w przeciwieństwie do aktów przemocy fizycznej nie jest wyrażona wprost. Osoba pasywnie agresywna celowo podejmuje lub unika pewnych działań, aby wywołać negatywne odczucia u swojej ofiary, ale w taki sposób, aby nie miała ona oczywistych dowodów, tak, to jest tu słowo klucz, dowodów świadczących o złych intencjach. Czy byłabyś w stanie podać jakiś krótki przykład takiego zachowania? No to właśnie
na przykład ignorowanie jakichś próśb, że o coś prosimy i ciągle ktoś odwleka, prokrastynuje, mówi, że nie ma czasu, że później, że nie zrobi, a finalnie jak gdyby musimy to zrobić sami. Często na przykład w relacjach to prowadzi do tego, że takie kobiety później robią wszystko same, dlatego że okazuje się, że nigdy się o nic nie mogły doprosić. Ale myślę, że też taką formą będzie przerzucenie winy, czy te ciche dni słynne. Generalnie tutaj zawsze będzie chodziło o to, że taka osoba chce mieć poczucie władzy i kontroli, bo to sprawia, że ona się czuje lepiej. Czyli jeżeli ja dominuję, ja jestem górą, czuję się silniejszy, mocniejszy, to kompensuje sobie tak naprawdę takie wewnętrzne poczucie bycia niewystarczająco dobrym. A więc do tego się będzie sprowadzało, że każde działanie tak naprawdę ma na celu udowodnienie tej władzy i tej kontroli nad drugą osobą. Przemoc psychiczna w rodzinie dotyka też tych najbardziej bezbronnych dzieci. Czym najczęściej przejawia się taka przemoc wobec nich? Przemoc ze strony któregoś z rodziców albo nawet obojga? I z jakim bagażem takie dziecko dorośnie i potem wyfrunie z tej rodziny? No niestety wobec dzieci ta przemoc niestety nadal jest bardzo obecna w wielu rodzinach. W ogóle mam wrażenie, że nasze społeczeństwo jest takim społeczeństwem, gdzie jest dużo agresji ogólnie. To widać czy na ulicach, czy w zachowaniach ludzi. I niestety nadal dzieci też są wyśmiewane, lekceważone, ich potrzeby są ignorowane. Nadal pokutuje takie umniejszanie tego, co czują. Nie płacz, nie masz się. To jest tylko dziecko, prawda? Tak. No. Dziecko ma być posłuszne często, tak? Więc nikt tam się nie zastanawia. Jeżeli dziecko się źle zachowuje i to jest, ojejku, teraz aż naprawdę ostatnio też miałam jakieś sytuacje, gdzie się okazuje, że nawet w przedszkolach wydawałoby się, że kadra pedagogiczna, która powinna być gdzieś tam kompetentna, potrafi nadal stosować formy przemocy psychicznej, bo ostatnio miałam klientkę, u której gdzieś tam w przedszkolu dziecko tego doświadczyło. Więc tak jak mówię, umniejszanie, wyśmiewanie, a nie daj Boże zawstydzanie dziecka tego, co zrobiło, albo jak ty się zachowałeś, wstyd mi za ciebie. Zobacz, jak Małgosia pięknie maluje, a co to są za bohomazy tutaj twoje, a, prawda? Dokładnie. Dlaczego nie szóstka? Tylko czwórka. Mógłbyś się postarać lepiej, wstyd przynosisz rodzinie i tym podobne. Też formą przemocy psychicznej wobec dziecka będzie obserwowanie przemocy, którą stosują rodzice wobec siebie. To znaczy, takie dziecko wychowane w rodzinie, w której jest obecna przemoc, na przykład męża wobec żony, czy żony wobec męża, ale ta osoba przykładowo nie stosuje przemocy wobec dzieci, to nadal te dzieci jej podlegają. Czyli nawet gdy są, wydawałoby się, tylko obserwatorami, podlegają przemocy psychicznej. A skutki są opłakane, dlatego że to są, oczywiście, tu będzie też somatyzacja, to mogą być drobiazgi, by się wydawało, typu obgryzanie paznokci, ale też problemy skórne, będą też nieprzespane noce, lęki u chłopców, to jest moczenie się w nocy, to będą też problemy z nawiązywaniem relacji, będą też stany depresyjne, myśli samobójcze, później w życiu dorosłym, chociaż nie w życiu dorosłym, to już tak nastolatkowie, coraz młodsze dzieci właściwie sięgają po używki, bo używki też są formą kompensacji tych trudnych emocji, a później już w życiu dorosłym, no to będzie powielenie wzorca oczywiście, czyli albo będę osobą przemocową, albo najprawdopodobniej stworzę kolejny przemocowy związek w życiu dorosłym. Tak więc to koło potem niestety się zatoczy. Czytam, że podstawą reagowania na przemoc psychiczną jest zachowanie spokoju, asertywność i stawianie granic. Specjaliści podkreślają, że nie warto brać zachowania agresora do siebie, wyrządzamy wtedy sobie ogromną krzywdę, a okazując mu też słabość czy lęk, dajemy motywację tak, do dalszego uprzykrzania nam życia, choć to delikatne określenie. Wyobraźmy sobie teraz, Magdo, że nasz partner czy partnerka przejawia takie toksyczne zachowania, wyznaczamy mu granice, żądamy zaprzestania takiego zachowania, no i właśnie co dalej? Czy już są wszyscy szczęśliwi, wszystko to, co złe, już się dla związku skończyło i więcej nie wróci? Podobno ludzie się nie zmieniają i taka osoba, jak będzie chciała dalej nas krzywdzić, to i tak znajdzie sposób, tak? Czy to w białych rękawiczkach, czy bez nich? No nie jest tak trochę właśnie? Tak, znaczy stawianie granic z jednej strony jest ważne, żeby siebie ochronić, ale prawda też jest taka, że w związkach przemocowych bardzo trudno jest postawić granice, dlatego że osoba przemocowa trochę traktuje te granice jak wyzwanie, czyli a ty się stawiasz, to ja będę jeszcze mocniej napierał. To jest taki ring trochę, nie? Tak. I to jest naprawdę trudne, szczególnie, że pamiętajmy, że osoba, która doświadcza przemocy, boi się swojego oprawcy, ma lęk przed nim, jest uwarunkowana poniekąd, zazwyczaj przechodzi pranie mózgu, wpędzona w poczucie winy, w poczucie wstydu, ma różne obawy, bo taka osoba też bywa szantażowana, też boi się te granice postawić. To nie jest wcale takie proste, jakby się wydawało, nawet jak wiemy, jak się je stawia, a tego też trzeba się nauczyć, bo jeżeli nigdy nie stawialiśmy granic, to też musimy się tego nauczyć. Natomiast, tak jak mówię, one często są traktowane jak wyzwanie, chociaż to nie znaczy, znowu, że musimy ulegać wszystkiemu. I oczywiście zawsze możemy powiedzieć, nie zgadzam się na takie traktowanie,
na przykład wychodzę z tego pokoju, ponieważ na mnie wrzeszczysz, ja nie będę tu w tej przestrzeni z tobą, dopóki podnosisz na mnie głos, ale też myślę, że ważne jest po prostu właśnie nie wchodzenie, staranie się nie wchodzić na to pole bitwy, bo uważam, że taka osoba zawsze nas po prostu przeciągnie i odwróci winę przeciwko nam, czyli faktycznie my nie możemy brać słów tej osoby do siebie, to nie jest o mnie, bez względu na to, co tam się pojawia, jakie to są wyzwiska, czy jakieś umniejszanie, oskarżenia, to nie jest o mnie i to jest często tak, że ta osoba przelewa na mnie swoje frustracje albo swoje jakieś lęki, niepewności, czyli staram się tego nie brać do siebie, ale jednocześnie jednak może nie, właśnie jak nie biorę tego do siebie, to ja nie udowadniam, ja nie walczę, ja nie przekonuję, że ja faktycznie jestem wystarczająco dobrą żoną i naprawdę ugotowałam obiad, a naprawdę zrobiłam zakupy i naprawdę się bardzo staram, tylko po prostu jeżeli ktoś będzie mnie atakował, że się do niczego nie nadaje i co z ciebie za żona, no to właściwie mogę tylko odejść z tej sytuacji. Nawet czasami ja mówię jak gdyby, że nawet przytaknąć trochę tak na zasadzie, no dobra, no faktycznie jestem najgorszą żoną, niech będzie, no bo co ja mogę zrobić, jak gdyby okej, to jest twoja opinia, zostawiam ciebie z tym. Wiem, że to nie jest o mnie, ale wiem, że masz potrzebę, jak gdyby czujesz się lepiej dzięki temu, że mi tak mówisz. Więc ja trochę zalecam takie trochę bardziej wycofanie się, co nie znaczy, że ja temu się poddaję, ale ja wiem, że walka w tym momencie raczej nie ma sensu. Mhm. A z drugiej strony czytam, że często bierna agresja u mężczyzn nie jest świadomą strategią, ale objawem nieradzenia sobie ze złością, która manifestuje się właśnie jako przemoc w białych rękawiczkach. Czy terapia może pomóc takiemu facetowi właśnie przestać krzywdzić partnerkę, czy w wieku na przykład 40, 50 lat, on może wykluczyć bierną agresję, skłonność do przemocy psychicznej ze swojego takiego repertuaru zachowań, jak uważasz? Ulubiona odpowiedź, to zależy. Zależy. Wiele razy ją słyszałem w tym studiu. Znaczy tak, oczywiście to zależy od osoby. Jeżeli ktoś chce się zmienić, wierzę, że jest w stanie, ale oczywiście zależy, z czym się mierzy. W ogóle z przemocą jest też często tak, że osoby ją stosujące mogą nie wiedzieć, że stosują przemoc, dlatego że doświadczały jej w dzieciństwie, przejęły te zachowania jako naturalne, normalne, tak się traktuje drugą osobę. Trzeba też pamiętać, że sprawca przemocy często ma taki silny, patriarchalny wzór rodziny, który nabył właśnie też w dzieciństwie, więc jemu się wydaje, że on ma prawo tak traktować i rządzić i kobieta ma być posłuszna. To są nawet słowa jednego z klientów podczas terapii, że żona była nieposłuszna, więc tak jakby to już pokazuje jego mentalność. Tak więc no, taka osoba czasami sobie nie zdaje sprawy, że jej sposób myślenia nie jest właściwy i że to, co robi, to jest przemoc i to jest krzywda. Tak więc jeżeli uświadomimy takiej osobie i ta osoba to przyjmie i powie, okej, nie wiedziałem, co ja mogę z tym zrobić i chcę z tym pracować, idę na terapię i jak gdyby uczę się jakichś nowych metod radzenia sobie ze stresem i w ogóle zrozumienia siebie, co we mnie drzemie i przepracowania tych traum, to myślę, że jest ta szansa, ale ta osoba musi tego chcieć i musi uznać przemoc. Natomiast problem sprawców przemocy czy sprawczyń przemocy jest taki, że często te osoby ją wypierają, odrzucają, właśnie obwiniają cały świat i zazwyczaj to będą oczywiście osoby z zaburzeniami osobowości typu narcystyczne, borderline. To są osoby, które jednak tak uparcie trzymają się tej swojej wersji rzeczywistości, że ciężko jest im przyjąć i powiedzieć, że może coś z nimi jest nie tak. I gdy jest tak silne wyparcie, to jest nikła szansa na zmianę. Natomiast jeżeli ktoś faktycznie uzna, że ja chcę to zmienić i podejmie się pracy nad sobą, być może to się nie wydarzy jak za dotknięciem magicznej różdżki, ale jakaś szansa zawsze jest. Można doświadczać jej w domu, w szkole, miejscu pracy czy w związku, w relacji. Bierna agresja, przemoc psychiczna bywa stosowana przez najbliższych, partnera, męża, koleżankę, kogoś z rodziny, z otoczenia najbliższego. Osoby, które stosują mechanizmy i zachowania pasywno-agresywne, bywają nazywane energetycznymi wampirami, bo po każdym spotkaniu z nimi odczuwamy ogromny spadek energii. Bierna agresja, przemoc psychiczna bywa często subtelna, zawoalowana i nie tylko dla ofiary, ale także dla postronnej osoby może być w ogóle niewidoczna na pierwszy rzut oka. Zazwyczaj niemal właściwie zawsze jednak jest działaniem intencjonalnym, świadomie ukierunkowanym na sprawienie bólu czy zranienie drugiej osoby. I dziś o takiej właśnie przemocy rozmawiam z moim gościem w Drogowskazach. W studiu ze mną cały czas Magdalena Adamowicz, certyfikowany coach, trener mentalny, założycielka Projektowanie Szczęścia. Profil znajdziecie łatwo na Facebooku, też na Instagramie, które jest źródłem informacji o toksycznych związkach i przemocy psychicznej obecnej w takich relacjach. Magda pomaga osobom uwikłanym w toksyczne związki odzyskać siebie oraz odbudować swoje życie. W trzeciej części chciałbym porozmawiać jeszcze o nadmiernej kontroli, o zawłaszczaniu partnerki, partnera, o ciągłym ich ograniczaniu. Trochę już o tym powiedzieliśmy w pierwszej części, ale ja myślę, że można by było kontynuować jeszcze ten wątek. Zgadzasz się, Magda? Zgadzam się. Dobrze, świetnie. Michał Poklękowski, Drogowskazy wracają już niebawem. Zapraszamy. Drogowskazy. Rozmowy o życiu.
I jeszcze trzecia część drogowskazów, zgodnie z tradycją, Michał Poklękowski, zapraszam. Przemoc psychiczna to naruszenie godności osobistej, zawiera przymus, zawiera groźby, na przykład obrażanie, wyzywanie, osądzanie, ocenianie, krytykowanie, straszenie, szantażowanie, grożenie, nieliczenie się z uczuciami, krzyk, oskarżenie, obwinianie, oczernianie, czytanie osobistej korespondencji, to też jest przemoc, ujawnianie tajemnic, sekretów, wyśmiewanie, lekceważenie. Lista jest naprawdę bardzo długa. Przemoc psychiczna, często niewidzialna na pierwszy rzut oka, nierozpoznana nawet przez jej ofiarę, jest najczęstszą formą przemocy, jest czasem bardzo trudna do udowodnienia. Dlatego dziś zaprosiłem do studia ekspertkę, która pomoże właściwie zidentyfikować taką przemoc, podpowie, jak z nią walczyć. Ze mną i z wami cały czas Magdalena Adamowicz, certyfikowany coach oraz trener mentalny. Magda jest założycielką Projektowanie Szczęścia. Profil znajdziecie łatwo na Instagramie, na Facebooku, który jest źródłem informacji o toksycznych związkach. Projektowanie szczęścia właśnie i przemocy psychicznej obecnej w takich relacjach. Magda pomaga osobom uwikłanym w toksyczne związki odzyskać siebie oraz odbudować swoje życie. Witaj Magdo po raz trzeci. Witam. Podobno najtrudniej walczyć z przejawami biernej agresji, przemocy psychicznej, gdy spotyka nas ona w związku. Dlaczego? Dlaczego łatwiej poradzić z nią sobie na przykład w miejscu pracy? Przede wszystkim z powodu zaangażowania emocjonalnego, czyli okazuje się, że przemoc stosuje wobec nas ktoś, kto twierdzi, że nas kocha, kogo my kochamy, kto powinien nas wspierać, otoczyć opieką, troską, dać poczucie bezpieczeństwa. I często faktycznie tak się czuliśmy na początku, czyli na początku było to poczucie bezpieczeństwa, była ta troska, była ta opieka, a nagle się okazuje, że ze strony tej samej osoby doświadczamy też przemocy, doświadczamy obelg, wyzwisk, odrzucenia emocjonalnego, okazuje się, że zawsze jesteśmy niewystarczająco dobrzy, tak więc to jest bardzo bolesne. Co ciekawe, często też jest tak, że taka osoba, oprócz tego, że na początku zazwyczaj jest ciepła, kochana i wspierająca i z czasem się pojawia ta przemoc i ona też narasta i jak gdyby ta poprzeczka się podnosi, gdzieś tam zwiększa się ta skala przemocy, dochodzi do coraz większych nadużyć stopniowo, ale to też nie jest tak, że jest tylko przemoc, czyli potem wracają też te dobre chwile i jest dużo takich dobrych momentów, wyjeżdżamy razem na wakacje, spędzamy miło czas, a gdzieś na tych wakacjach na przykład ten partner czy partnerka też zachowa się wobec nas przemocowo, agresywnie, ale potem znowu to tłumaczymy, więc jest taki chaos i taki mętlik, co z tym zrobić. Jest taka niepewność, czy ta osoba jest dobra, czy zła. I myślę, że ten chaos jest tak, jak gdyby jest trudno nam podjąć tą decyzję, bo nie jesteśmy pewni, bo może jeszcze to dobre wróci. Często ofiary przemocy karmią się nadzieją, że wróci to, co było dobre na początku relacji. Trzymają się cały czas tej wizji. Mają gdzieś w głowie taki obraz tego, jaki związek chciały stworzyć i cały czas do tego dążą. Tak więc no, nie jest łatwo to tak puścić. W pracy oczywiście to też jest trudne, bo gdzieś tam obawiamy się o swoją pozycję społeczną, o finanse, ale jednak pracy chyba jest łatwiej zmienić niż partnera, bo z pracą nie będziemy tak związani emocjonalnie. Czy nadmierna kontrola partnerki, partnera, Magdo, odcinanie jej, jego od rodziny, od znajomych, ograniczanie jej, jego rozwoju zawodowego, osobistego, to także rodzaj niewidzialnej przemocy. Pamiętam, że trochę o tym już mówiliśmy chyba w pierwszej części naszej dzisiejszej rozmowy. Czy jest to częste? Z czego wynika, jak też można skutecznie się bronić przed takim swego rodzaju osaczaniem w związku? To jest też częste, bo znowu w przemocy chodzi o kontrolę i władzę i warto to zauważyć, że osoba stosująca przemoc, ponieważ czuje się bardzo niepewnie sama ze sobą, to dąży do uzyskania jak gdyby jak największej kontroli nad drugą osobą, nad sytuacją, do dominacji, w związku z czym zaczyna ograniczać taką osobę, nie pozwala jej się spotykać na przykład ze znajomymi czy rodziną i często jest tak, że robi to po to, żeby odsunąć ofiarę przemocy, pozbawić ją wsparcia bliskich, na przykład taka osoba, taki przemocowy partner czy mąż nie będzie lubił naszej najlepszej przyjaciółki, czy siostry, która okazuje się, że na przykład widzi te przemocowe zachowania i zaczyna nam mówić o tym, że wiesz, no trochę to jest nie w porządku, że on cię tak traktuje. Więc wtedy ten partner nam będzie wmawiał, że ona jest zazdrosna, że tak naprawdę chce dla nas źle, że tylko tak mówi, bo nam zazdrości, że mamy takiego super męża. I jeżeli jesteśmy podatne na manipulacje i zakochane... Będzie nas separował, tak, od niej, tak? Tak, ale w to uwierzymy, no bo będziemy bronić jednak związku, no bo przecież wiadomo, no związek jest najważniejszy, tak? Jeszcze taki przemocowy partner to też podkreśli. Tylko to potem jest tak, że właśnie nie możemy pojechać na jedne spotkanie, na drugie, albo on nie jedzie z nami, więc już i my rezygnujemy. Znajomi przestają nas zapraszać, od rodziny się odsuwamy, bo na przykład wiemy, że pojedziemy, a potem wracamy i są ciche dni, no to już też zaczynamy się wycofywać. Taka osoba narusza naszą korespondencję, uważa, że ma do tego prawo, że nie ma żadnych tajemnic w związku i jak są jakieś tajemnice, to co ty chcesz przede mną ukryć? Tak więc stopniowo narusza te wszystkie granice
i sprawia, że ta pętla się zaciska coraz bardziej i my już tracimy właśnie zupełnie prawo do decydowania o sobie, do wyjścia, do rozwijania, do budowania innych relacji z innymi ludźmi i już jesteśmy pod taką totalną władzą tej osoby, zależni od niej często finansowo, zależni też materialnie, bo na przykład mieszkamy z tą osobą, więc nie mamy ani osób, które nam udzielą wsparcia, ani dokąd pójść, ani pracy i tak jakby właśnie o to chodzi tej osobie przemocowej. A czy może być, Magdo, też tak, że osoba, która stosuje przemoc psychiczną, może nawet czasem sobie z tego nie zdawać sprawy, że jej zachowanie i gesty są po prostu przemocowe? Czy to jest kwestia edukacji? Czy może za mało się o tym mówi już z poziomu szkoły? Tak, tak jak już mówiłam, oczywiście może tak być, że osoba, która stosuje przemoc, nie wie, że to jest przemoc. Tak tego może... nie odczytuje przynajmniej. Tak, to znaczy może mieć takie przekonanie, że przemoc, i to też często niestety się pojawia, że te osoby stosujące przemoc psychiczną potrafią powiedzieć, że przemoc będzie to, jak ja cię spiorę, tak? Albo jakieś takie bardziej agresywne, wulgarne słowa, to wtedy będziesz miała przemoc, to wtedy zobaczysz, co to znaczy. I faktycznie może tego nie definiować. Jednak oczywiście brakuje informacji, brakuje edukacji, przemoc jest obecna w szkołach. Ja w ogóle nie rozumiem, dlaczego my tak mało mówimy na te tematy, dlaczego w ogóle nie ma w szkole jakiegoś przedmiotu, który by edukował w tym zakresie, czy w zakresie wyrażania swoich potrzeb, czy emocji. Na zasadzie pogadanki nawet. U mojego syna w szkole nie słyszałem o takich zajęciach. Tak, dlatego tak ważna jest ta nasza rola jako rodziców, żebyśmy my siebie edukowali, żebyśmy my szukali, sięgali po różne źródła, książki czy podcasty i jednak sięgali po tą wiedzę, informacje i przerywali właśnie ten krąg przemocy, że nie przenosili tego na kolejne pokolenia. A czy to prawda, Magdo, że przemoc fizyczną od psychicznej dzieli cienka granica i prędzej czy później właśnie agresor, który stosuje wobec nas przemoc psychiczną, podniesie na nas rękę? Czy to jest tylko kwestia czasu? Często tak jest, chociaż nie zawsze. Nie każda osoba stosująca przemoc psychiczną przechodzi do przemocy fizycznej, natomiast podobno zawsze tak jest, że jeżeli jest już przemoc fizyczna, to wcześniej była przemoc psychiczna. Natomiast bez wątpienia przemoc narasta, czyli im dłużej jesteśmy w takiej relacji, tym po mocniejsze formy przemocy taka osoba sięga. I na początku to może być właśnie jakieś takie, nie wiem, przenoszenie winy, jakieś wypominanie błędów, jakieś takie drobne, jakaś drobna krytyka, a stopniowo to się będzie przeradzać właśnie w wyzwiska i te wyzwiska też będą eskalować. A na początku to może być jakieś delikatne, jesteś głupia, a potem już to będą takie konkretne przekleństwa. Co ciekawe, ofiara, gdy patrzy na to z perspektywy czasu, ona się przyzwyczaja do tego i to jest chyba najtrudniejsze, czyli w pewnym momencie jak gdyby budzi się w takim miejscu, gdzie ktoś ją naprawdę bardzo, bardzo źle traktuje, czyli bardzo brutalnych słów używa, atakuje. Czasami to jest tak, że ta osoba potrafi naprawdę w jednej chwili kochać i mówić, że jesteś cudowna, wspaniała, a za pół godziny, godzinę, tu oczywiście mówię o przypadkach, gdy jest zaburzenie osobowości, wyzywać cię od najgorszych i mówi, że cię zniszczę, że wszyscy się dowiedzą, jaka jesteś naprawdę, nienawidzę cię, wąt z mojego życia i jeszcze takie ostrzejsze słowa i to będzie ta sama osoba. I za chwilę znowu powie, a wyjeżdżamy na wakacje? Słuchaj, no wykupiłem wycieczkę. I oczywiście, to już mówię o takiej naprawdę osobie zaburzonej, ale tak jest. I wtedy ta ofiara przemocy czasami się zastanawia, jak do tego doszło. Jak to jest, że ja słyszę takie obelgi, ale ona już tego też nie przyjmuje, bo mózg się musi chronić i często się dysocjuje, czyli odcina się od tego, żeby jakoś przetrwać, co tak naprawdę nie znaczy, że ta przemoc na nas nie wpływa, bo nadal na nas wpływa. Chyba ze 2 lata temu w studiu Drogowskazów gościłem, no wiele razy gościłem, ale akurat ta rozmowa odbyła się 2 lata temu, cenioną psycholożkę Kasię Kucewicz. Serdecznie Kasię ściskamy, jeśli być może nas słucha w tej chwili. I poruszyliśmy temat tabu, ciągle jeszcze temat tabu, takie ma przynajmniej wrażenie, mianowicie przemoc kobiet wobec mężczyzn. I pamiętam, że Kasia mówiła mi wówczas, że w tym wypadku sprawy, które zostają ujawnione, to jedynie wierzchołek góry lodowej. Jak to, Magdo, oceniasz? Czy pomagasz też mężczyznom, którzy doświadczyli przemocy psychicznej, na przykład ze strony swoich partnerek? I na jakich zachowaniach opiera się właśnie przemoc kobiet wobec mężczyzn? Gdybyś mogła podać jakiś przykład. Tak, przemoc kobiet wobec mężczyzn też jest, myślę, że powszechna, bardziej niż nam się wydaje, ale dokładnie tak nieujawniona, co wynika znowu z tego poczucia wstydu, czyli mężczyzna bardziej się tego będzie wstydził, jeszcze bardziej niż kobieta, no bo teoretycznie to on powinien być silny i jak on sobie tutaj z babą nie da rady. Często jak mężczyzna podjeżdża na komendę policji, to podobno słyszy takie rzeczy od pana przyjmującego zgłoszenie. No wie pan, no co, partnerka pana okłada, rzuca w pana popielniczką albo jakimś meblem. No gdzie pan, no co pan? Tak. Żarty pan sobie z nas tak, robi, nie? Tak, dokładnie. I taki mężczyzna też boi się do tego przyznać, a często te formy przemocy nie będą takie
jawne, jak rzuca popielniczką czy talerzami, bo to też jest forma przemocy psychicznej, warto zauważyć. Mhm. Mimo że wydaje się czynnością fizyczną, rzucam talerzem, to odbija się to na psychice osoby, jasna która sprawa. Tego doświadcza. Mhm. To mogą być właśnie takie ciche dni. To będzie taka agresja niewerbalna, czyli właśnie... Dlaczego tak mało zarabiasz? Zobacz, Henio, zobacz, dwoi się i troi ma. Na Malediwy latają raz na pół roku, a my zobacz co, Kaziu. No to tak mniej więcej takie wygląda. Takie porównania. Tak. Do niczego się nie nadajesz. Co ty sobą reprezentujesz? Zobacz, jak ty wyglądasz. Ubierz się lepiej. Jak tak. wyglądasz, jak Albo fleja. Albo zniszczyłeś mi życie, bo ja to mogłam być już tutaj, jak gdyby przez ciebie jestem w domu, przez ciebie urodziłam dzieci, albo przez ciebie zostałam tylko panią prezes, a nie panią jeszcze wyżej. Więc takie obwinianie. Będzie też chorobliwa zazdrość znowu, też oskarżenia. Też osaczanie, trochę controlling taki, oj, tak? Tak, kontrola bardzo silna. Będzie też wzbudzanie zazdrości w partnerze, czyli prezentowanie siebie jako taką osobę, która jest rozchwytywana, którą wszyscy chcą, a potem atakowanie partnera, gdy wyraża na przykład jakieś zaniepokojenie, czy jakąś zazdrość. Tak więc tych działań będzie dużo. Myślę, że kobiety też mogą też tutaj się skupić na aspektach finansowych, bo też znam takie przypadki wykorzystania relacji związku dla pozyskania po prostu finansów. Też miałam takiego klienta, którego była już żona, ojej, chyba 4 czy 5 takich relacji zbudowała i naprawdę zarobiła na tym takie porządne pieniądze i każdego z tych mężczyzn traktowała po prostu bardzo źle, czyli na początku było bombardowanie miłością, zalewanie miłością, uwagą, atencją, a po ślubie już to jak gdyby była maska zrzucona i była ogrom przemocy, upokorzeń, odrzucanie. Jest też wykorzystywanie na przykład seksu, używanie go jako narzędzia... Dawkowanie na przykład, tak? Tak, albo... I teraz tak, też chcę zauważyć ważną rzecz, bo to też nie jest tak, bo molestowanie seksualne też może być formą przemocy i nawet w małżeństwie. Czyli to nie jest tak, że uwaga panowie, tu może się zdziwicie. To nie jest tak, że jeżeli mam żonę, to ona ma obowiązek, powiem tak potocznie, mi dać, bo mi się to należy. Nie ma takiego obowiązku absolutnie. Ona ma prawo powiedzieć nie i ma prawo się źle czuć i jak gdyby to nie jest jakieś narzucone z góry. Więc jeżeli mężczyzna tego wymaga, oczekuje albo jeszcze robi takie insynuacje, jak nie ty, to inna, jak mi nie dasz, to sobie pójdę gdzieś indziej. Tam jest 5 takich, co zamiast ciebie. To jest też forma przemocy psychicznej. Ale też seks może być używany do manipulacji na przykład, no właśnie też jako forma szantażu emocjonalnego, czyli nie dostaniesz, jeżeli nie kupisz mi tego, nie spełnisz jakiejś tam mojej zachcianki, jeżeli nie pojedziemy na te Malediwy, no to zapomnij o tydzień przez seksie. Czyli to nie jest, ja nie chcę uprawiać seksu, bo dzisiaj się źle czuję, albo faktycznie, wiesz, no nie mam dzisiaj takiego nastroju, miałam, nie wiem, trudny dzień, zestresowany, cokolwiek, tylko to jest właśnie szantaż, no słuchaj, ja chcę to i jeżeli ja to dostanę, to ty dostaniesz seks. Też były takie przypadki, miałam, że po prostu kobieta nagle w trakcie seksu zrzucała mężczyznę z siebie, dosłownie zrzucała i bez słowa wyjaśnienia wychodziła i koniec. I jak gdyby ten mężczyzna w trakcie aktu zostawał z takim odrzuceniem, upokorzeniem i z niezrozumieniem totalnym sytuacji, bo to nie była sytuacja, w której ona mówiła, wiesz, nie chcę, tylko po prostu go z siebie dosłownie fizycznie zrzucała i wychodziła. Więc to też jest upokarzające. Tych form może być wiele. Będzie to też wyrzucanie z domu, straszenie rozstaniem, grożenie. Jak najbardziej tutaj kobiety też naprawdę potrafią być przemocowe. Magdo, pomogłaś już wielu osobom otrząsnąć się ze skutków tkwienia w toksycznym, przemocowym związku. Gdybyś mogła na koniec naszej rozmowy zdradzić nieco kulisy takich rozmów, na jakie pytania muszą się przygotować osoby, które na przykład zgłaszają się do ciebie po pomoc i na jaką pomoc mogą liczyć. Wiem, że tutaj też może często wstyd hamować takie osoby, prawda, żeby się zgłosić. Wstyd jak najbardziej, ale też myślę, że jest dużo takich osób, które nie mają odwagi się zmierzyć z prawdą o swojej relacji. Ja mam często takie sytuacje, że na przykład ktoś, dobry znajomy podsyła mój link na przykład swojemu przyjacielowi, czy tam koleżance, która doświadcza przemocy, żeby jej dać jakieś sugestie, a ta osoba w ogóle jest w totalnym wyparciu i nie jest na to gotowa. I jak gdyby tak też może być, bo przyznanie się, że doświadczam przemocy, oznacza, że ja zazwyczaj jednak muszę coś z tym zrobić, czuję, że muszę coś z tym zrobić i nie każdy jest na to gotowy. Natomiast często trafiają do mnie osoby, które zazwyczaj wiedzą, że doświadczają przemocy, bo już czytały na przykład jakieś artykuły, czy moje posty, albo słuchały na YouTubie moich nagrań i często po prostu chcą się utwierdzić, bo przemoc psychiczna sprawia, że my cały czas kwestionujemy siebie i nawet jeśli gdzieś przeczytam, że to jest szantaż, że to jest to, że to jest tamto, to przez to, że jest ten mętlik i ta osoba czasami jest dobra, to jednak cały czas mam takie myśli, że nie,
no może ja przesadzam, nie, może mi się wydaje, ale nie, no przemoc to chyba za duże słowo, tak? Więc często taka osoba chce się troszeczkę urealnić i zrozumieć, czy to, czego doświadcza, jest faktycznie przemocą. No i ewentualnie idziemy dalej, co z tym zrobić. Już jak gdyby ja podążam za klientem, zadając odpowiednie pytania, z czym się mierzy, jak się czuje, w którą stronę chce pójść. No i przepracowujemy różne lęki związane z rozstaniem, różne bariery, które się gdzieś pojawiają w tym procesie. Tak więc jest to dosyć taki, bym powiedziała, intensywny proces. Skutki agresji fizycznej można łatwo dojrzeć. Zawsze wzbudzają one wiele emocji. Niestety inaczej jest w przypadku przemocy psychicznej, werbalnej i niewerbalnej. Pozostaje często niezauważona, niezrozumiana, bagatelizowana przez otoczenie, nawet przez ofiarę. Dlatego jednocześnie stanowi ona tak duże zagrożenie dla zdrowia, nawet czasem i dla życia. Mam nadzieję, że z tej edycji Drogowskazów pozyskaliście garść cennych informacji na temat przemocy, której nie widać często na pierwszy rzut oka. W roli eksperta w studiu Drogowskazów pojawiła się Magdalena Adamowicz, certyfikowany coach i trener mentalny, założycielka Projektowanie Szczęścia, który jest źródłem informacji o toksycznych związkach i przemocy psychicznej obecnej. W takich właśnie relacjach Magda pomaga osobom uwikłanym w toksyczne związki odzyskać siebie oraz odbudować swoje życie. Szukajcie na Instagramie czy na Facebooku Projektowanie Szczęścia. To jest Magdy profil. Tak mogę to nazwać? Tak. Magdy profil. Tak, profil tak, na jakoś, Instagramie, Facebooku i na YouTubie. Magdo, bardzo dziękuję Tobie za kolejne spotkanie przed mikrofonem i za, myślę, bardzo ważną rozmowę. Ja również dziękuję i mam nadzieję, że będzie ona pomocna wielu osobom. Dziękuję bardzo. Podcastu z tej edycji Drogowskazów już możecie szukać na YouTubie, na Spotify czy na sk.rok.pl. Zapraszam i nienachalnie zachęcam o naszych gościach i tematach, jakie z nimi poruszamy. Piszemy też w mediach społecznościowych, między innymi na Facebooku czy na Instagramie. Wszystkiego spokojnego. Michał Poklękowski, dziękuję. Do usłyszenia. Drogowskazy.